po ostatnim artykule, który ukazał się w bodajże w gazecie, nie pamiętam, z których czasopiśmie, ale pan burmistrz stwierdził, że no powiem inaczej, no że bawimy się w kotka i myszkę, no nie bawimy się w kotka i myszkę, tylko nasza gmina mogła teraz przeznaczyć i poszukać tych pieniędzy na tę ścieżkę. Dopiero teraz mogliśmy zobaczyć, że zostały nam pieniądze po przetargu na oczyszczalnię ścieków i dopiero teraz można było się pochylić i przeznaczyć te pieniążki na tę dokumentację. Ale ponieważ pan burmistrz dziś na sesji również, która ma mieć miejsce o godzinie 13, zdejmuje to zadanie ze swojego budżetu, to nie chcemy się już dalej bawić, tylko zapytałam pana burmistrza, czy mamy uchwalić, czy nie. Pan burmistrz powiedział raczej, żebyśmy tego nie uchwalali, ponieważ formalnie, fizycznie nie są w stanie zorganizować dokumentacji do końca roku. Ale zadzwoniłam jeszcze do pana starosty i poinformowałam pana staroście o naszym zamiarze. Pan starosta dokładnie powiedział to samo, co pan burmistrz. W związku z tym, tutaj już do pana sołtysa Stadowic, który złożył nam pismo, ale i do państwa wiedzy, chcę powiedzieć, że w przyszłym roku, i to oficjalnie podaję taką informację do prasy, w przyszłym roku 30 tysięcy, które jest planowane na budowę ścieżki rowerowej, o ile nadal Rada Gminy będzie popierała tę inwestycję, przeznaczymy te 30 tysięcy w budżecie na budowę ścieżki do Posewa. A w tym roku, ponieważ nie chcemy już robić kłopotu i problemu tym pozostałym samorządom, zaczekaliśmy i nie wprowadziliśmy tej inwestycji jako zadanie majątkowe. Pewnie zostałyby te pieniądze zapisane w tym, na dzisiejszej sesji po podjęciu uchwały i byłyby to pewnie jakieś zobowiązanie niewygasające, czego żaden skarbnik nie lubi, bo przekazalibyśmy pewnie jej staroście te pieniążki, ale to i tam stworzylibyśmy problem panu staroście, bo musiałoby to być zadanie niewygasające i zobowiązania przechodzić na przyszły rok. Żeby było prościej w księgowości i łatwiej, zrobimy to w przyszłym roku. O ile oczywiście nadal potwierdzi, powtarzam, Rada Gminy zatwierdzi tę zmianę w budżecie. To by